Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan sędzia, rozumiem? A po czym pan poznał? Po słuchawce pewnie, co? Prawda, prawda. Kurczę. Sędziowałem wiecie. Pan już tutaj na suchych stawach kiedyś? Sędziowałem. Sędziowałem wiele razy. Tak, to dobre wspomnienia, czy... Normalne, ja wiem, czy sędzia dobre wspomnienia, czasem niektóre mecze lepsze, niektóre gorsze. Okej, okay. No to powodzenia życzymy. Dzięki. I dobrego sędzia. Wzajemnie, heja. Pierwszy raz na suchych stawach? Już drugi. Drugi raz kolega strzelał. Pochwal się, pochwal się. Tutaj masz wspomnienia. Tak? Dobra, bardzo dobra, bo dzisiaj było podobnie. Okej. Okay. Może tak, jakąś ścieżkę z innymi klubami w Krakowie jakieś wspomnienia macie? No, z Garbadnią oczywiście, tak? Tak. Ale z innymi Wisła Krakowa, zgraliście coś? No jeszcze nie, jeszcze nie. W czasach juniorskich tylko. Okej. I co, to z nimi dobre wspomnienia czy to? Tak, raczej tak. Tak. Także Kraków leży. Okay. Niestety pogoda tak... dzisiaj taka niefajna. Jak robi to dla was jakąś różnicę w ogóle? To grania myślę, że fajna. Tak? Nie za ciepło, można trochę pobiegać. Okej, okay. No to daję brawa, do wszystkiego dobrego. No, dzięki bardzo. Ogólnie rywale odnieśli 10 zwycięstw, zanotowali 4 bity oraz ponieśli 13 porażek. Dotychczas rozgrywa w meczach zespół z Kalifornii. Idziemy, panie sędzio. Okej.
Ale od początku z życiem. Powitajmy zawodników obu drużyn. Z numerem 19 Adrian Gruszkowski. Do pierwszej części spotkania została doliczona suma i jedna minuta. Leżą tam. Wyżej! Wyżej! Idź, koniec! Wyżej! Koniec, panie sędzio! To był ostatni budynek pierwszego spotkania 27 kolejki Eurinter II. Po pierwszych 45 minutach Putnik wygrywa po bramce Adriana Jurkowskiego 1-0 z KKS-em Paryż. No to wiadomo, że mi nie podpowiadał sobie od samego tyłu. Nie, 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 nie
Panowie, dawaj, wszyscy razem to zwycięstwo! To będzie nam! Początek ważny! Tak, dokładnie. Dobra. A Kalisz już wyszedł, czy jeszcze? Wyszedł. Dobra, idziemy. Raz, dwa, trzy. Dalszy pobudzi pan. Dobra, idziemy do rozgrzewki. Potrzebno tam jeden. Pięciu, cztery. Wszyscy. Wszyscy mogą, no to wszyscy idą. Minucie spotkania. Bramkę na 2-0. Znowu zawodnik z numerem 11. Dominik Zawadzki. Brawo, 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 br
Brawo! Tak jest! To był ostatni gwizdek spotkania 27-letni Euner do drugi. Hutnik po bramkach Adriana Jankowskiego oraz Dominika Zawadzkiego wygrywa z KKS-em Kalisz 2-0. W progresie chyba ostatni raz. Męże, bo żeby strzelać, to trzeba grać. Dobrze, no to grasz przecież. Ile go? Lelo ci pokazał. Ale dawaj, co? Kurwa, mam taki luz tutaj. Brawo, brawo, brawo. Dawaj, panie! Dobra, panie! Dawaj, jedziemy! 3, 4! Kto wygrał mecz? Hutnik! Kto? Hutnik! Kto? Hutnik! 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 Jak tam na bieżąco po meczu? Bardzo dużo pracy nas kosztowało to zwycięstwo, ale no zasłużenie wygraliśmy, bardzo byliśmy zaangażowani i myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Że kontrolowaliśmy go gdzieś od początku, graliśmy w piłkę i no i to się opłaciło. Dziękujemy za walkę, za 3 punkty. I... Także jedziemy teraz na daleki wyjazd, ale będziemy chcieli podtrzymać jeszcze zwycięstwa. Dziękujemy, jeszcze raz. Dziękuję. Go! What?